Dzień dobry, mój zachrypnięty głos sugeruje, że dopiero wstałam. To jest moja woda z resztką mięty. Ja trochę sapię, bo przyszłam to wzgórze i idę jeszcze wyżej. Rozpocząć ten dzień od medytacji z widokiem na raj. To jest ławeczka, która czeka specjalnie dla mnie. Ja za chwilę pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. Widzimy się na maczy, a teraz pora na chwilę spokoju. I słońce daje. Jestem bardzo wdzięczna. Jest cudownie. I teraz ukochany rytuał, czyli matcha i nasz poranek. Używając moich umiejętności kelnerskich, idę ze śniadaniem. Oczywiście pauza na widok i zjemy sobie dzisiaj na murku, ponieważ w naszym domu nie ma bezpośredniego słońca. Och, a tu jest z 10 stopni więcej. Jeszcze mamy kolegę. Siema! Cześć! Cześć gościu. Cześć gościu. Siemka. Już Wam mówię, co tutaj mamy. To jest kasza jaglana ugotowana na mleku sojowym z dużą ilością dojrzałego dość banana, także jest słodziutko. I to jest w ogóle przepis od tej pani, która będzie to teraz testowała. I nazwałam ją jaglanką tropikalną, ponieważ tak jak widzicie mamy tutaj wspomnianego banana, mango z ogródka, kiwi i ananasa. A do tego oczywiście masło orzechowe, bo bez tego śniadania nie istnieją, a na pewno nie w tym domu. I po raz kolejny widok, bo on nie znudzi mi się nigdy. No cóż, bon appétit. Dla mnie ten taste test jest bardzo ważny, ponieważ Justyna niestety stała się mistrzem śniadań. No myślałam, że to ja jestem mistrzem śniadań, więc teraz dowiem się, czy zasługuje na to, żeby gotować innym. Smakuje tak samo jak moje. No, cieszę się! Nie, zazwyczaj Karolina robi u mnie taste testy. Tak. Przepyszne wyszło Ci to śniadanie. No jest przepyszne. Kluczowy jest ten banan. Duża ilość banana i nie oszczędzać na mleku. Tak, nie zrobiłam tylko na mleku. Praktycznie nie zrobiłam w ogóle na wodzie. Wtedy jest smak najlepszy i wiem to dzięki Tobie, także do tej pani proszę po inspirację, bo ona się zna, ona umie gotować. O, taki feedback mogę słyszeć. Więc do zobaczenia przy obiadku. Dzisiaj, moi drodzy, na obiad kuchnia serwuje taki mój polski obiad. Postanowiłam zrobić ziemniaczki puree, boczniaki po tajsku, które będą takim naszym mięsem oraz surówkę z buraków. Także my ostatnio gotowałyśmy w zupełnie innym klimacie i w ogóle boczniaki po tajsku to jest jeden z moich ukochanych przepisów z jadłonomi, który Wam naturalnie podlinkuję. Także dochodzi 14, ja powoli tutaj się zabieram za gotowanie, no i oczywiście z takim widokiem, czy coś widać? O! Mogę gotować. Kłamałam, nie będzie buraczków, buraczki będą na kolację, zdradzę niedługo, a na obiad jako jarzynkę robię szpinak. Niestety mrożony, ale będzie pyszny. W ogóle te boczniaki to jest hit, bo to jest tak banalnie proste. Potrzebujecie boczniaków, czosnku, chili, sosu sojowego i cukru. I tyle. I to jest 5 minut roboty, także koniecznie musicie je wypróbować. Natomiast jeśli chodzi o szpinak, to tutaj podsmażam cebulę z czosnkiem, zaraz dodam szpinak, oregano, sól, pieprz i tyle. No, najprostszy obiad na ziemi. Podano do stołu, moi mili. Wygląda to całkiem nieźle, przyznam szczerze. Są ziemniaczki puree, jest szpinak i są boczniaki po tajsku. I teraz śmiejemy się, że to jest nasza fototapeta, nasz Photoshop, bo z takim widokiem rzadko zdarza się jeść. Także mam nadzieję, że Justynie będzie smakowało, a przynajmniej, że będzie dobrze udawała. Słuchajcie, ja jestem zadowolona. Justyna powiedziała, że boczniak jest super, więc musicie go zrobić. W każdym razie kremowe puree i te grzybki naprawdę sprawiają, że czuję się jak w domu. Spróbuję dla Was specjalnie. No naprawdę dobre. Bardzo robię tych boczniaków. Ja je kocham. Przepyszne to wyszło. Papa. Zgodnie z zaleceniem pani dietetyk dojadamy łubinem, czyli fasolką, bo było w obiedzie mało białka, więc było mało sycące. Przedstawiam Wam kolację w dość niekorzystnym świetle. Jest to sałatka na rukoli z pieczonym burakiem, grillowaną gruszką, tofu i w sosie balsamicznym. To jest taka redukcja z cukrem palmowym, takim syropem palmowym, z octem balsamicznym, z oliwą, z solą i pieprzem. Do tego orzechy włoskie i wydaje mi się, że to jest taki fajny wegański twist na dość popularnym klasyku sałatkowym. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w całości, bo mamy jeszcze dodatki. Oczywiście nie będziemy jeść samej sałaty, jak jakieś weganki, frajerki. No więc generalnie tak to wygląda, że mamy wielkie sałatki, a do tego kanapki z humusem na białej bułce dla pani dietetyk i na chlebku pumpernikiel dla Karoliny Sobańskiej. Także no, jest godzina 20, słuchajcie, to jest nasz ostatni posiłek, mam nadzieję, że będzie pyszny. Mała przerwa, żeby Wam powiedzieć, że to jest naprawdę dobre. Justyna, krzyknij. Było pyszne, naprawdę, smakowało jak niewegańskie. Komplement roku, smakowagi wegańskie. Jeszcze potem Wam powiem, jaki jest sekret do tej kolacji. Jesteśmy już oficjalnie po kolacji, przyznam nieskromnie, że naprawdę była bardzo dobra. Tak jak Justyna powiedziała, smakowała praktycznie niewegańsko, no bo to jest oryginalnie taki rodzaj sałatki, która zazwyczaj jest z jakimś serem, ale właśnie kluczem tutaj jest to, żeby mieć dobre tofu, naturalne i to też zależy bardzo od marki, więc po prostu przetestujcie. I ja pokroiłam je bardzo cienko, więc nie dominowało w smaku, ale dawało właśnie taką fajną strukturę i taki serowy, takiego serowego trika. Taka jestem elokwentna wieczorem. Jakby to powiedzieć? Właśnie tak udawało fajnie, że to jest jakiegoś rodzaju taki twaróg krojony. Tak samo cienko pokroiłam buraka i powiem Wam, że ten sos, który na spontanie zredukowałam, czyli po prostu go zagotowałam, on przez to się zagęścił, bo odparowała woda, to był strzał w dziesiątkę. Także naprawdę polecam Wam i ugrillowanie gruszek to jest też banalna sprawa, po prostu wrzuciłam je na suchą patelnię i one tak się lekko zwęgliły, potem je przewróciłam i sałatka gotowa. Także no nie pokazywałam Wam tego całego procesu, ale to jest coś, co każdy może odtworzyć. Ja jeszcze polecam dodać w ogóle takiego buraka oregano, bo moim zdaniem oregano bardzo fajnie się łączy z octem balsamicznym, ale jako że Justyna jest naszym minimalistą i woli mniej składnikowe dania, to nie chciałam właśnie jej przytłoczyć, także co kto lubi, można dodać, można nie dodawać. No, także to jest koniec naszego dzisiejszego jedzenia. Ja jeszcze zjadam sobie kostkę czekolady, bo mam taką tradycję, że kostka gorzkiej czekolady u mnie po wytrawnym posiłku wjeżdża i pijemy herbatkę. Tak się kończy jedzenie na Teneryfie. Natomiast będzie jeszcze więcej tego typu filmów. Mam nadzieję, że dużo fajnych food vlogowych klimatów na nas czeka w najbliższych dniach i tygodniach. Nawet mam dla Was super niespodziankę, bo knujemy z Justyną i jeszcze z innymi osobami. Bardzo fajny pomysł na kulinarne inspiracje tutaj we Vlogmasach, ale o tym już niedługo. Zapraszam Was jutro o tej samej porze, czyli o 16:00 na kolejnego Vlogmasa. Do zobaczenia. Pa!